jest strasznie. Aluminium. Co to jest? O, dostaliśmy nawet koszulki XL i czapeczkę. Roller. Masażer do masowania pleców. Dziękujemy bardzo za prezenty. O kurczę. Zapaszki. Smycze, ale super. Dzięki bardzo za prezenty. Nie spodziewałem się, że dostaniemy jeszcze takie gadżety. Fantastycznie. Myślę, że zrobimy konkurs z tymi gadżetami. Roześlemy ją do Was, bo my wszystkiego na pewno nie potrzebujemy. A takie zapachy na pewno się komuś z Was przydadzą. A co jest tutaj? Tu mamy cieniutką. Aha, to jest ta cieniutka warstwa na podłogę. Yeah. O kur... Grubaśnie. W tym nowym kamperze już nie będzie Alufoxa. Będzie tylko ta mata butylowa, pianka kauczukowa i to będzie tyle. Wszystko. Na dole, na podłodze będzie jeszcze zamiast tej 5-centymetrowej pianki, która by się po prostu ugięła, tam będzie styrodur. I 1-centymetrowa taka pianka, więc to będzie tak dodatkowo fajnie uszczelnione. A wszystkie szczeliny, tutaj to co tu jest za mną, tam wypełnię to pianą zamkniętą, komórkową, taką ze spraya. Zanim jednak nakleję cokolwiek na te ściany, to trzeba je dokładnie umyć, bo tutaj jest totalny syf i brud. I jeszcze chcę zmienić te lampki obrysówki, ponieważ przyszły już LED-owe i zamienię je z tymi, które są tutaj. Bo te szczeliny i te szpary, zastanawiam się jeszcze czym, ale wydaje mi się, że zamknąłem to komórkową pianką po prostu, tutaj prysnę. I tutaj pytanie do Was, jeżeli wiecie, czy jest w Polsce do kupienia inna piana niż Polynor, tylko nie wiem, czy można kupić i gdzie można kupić taką zamkniętą komórkową, bo googlowałem, to nie jest tak, że się nie sprawdzałem tego, nigdzie nie znalazłem takiego czegoś. Jest tylko ten Polynor. Jeżeli nie znajdę nic, to kupię Polynor, ale jeżeli by się udało, że ktoś z Was wie, gdzie taką pianę można kupić, to mi napiszcie. A ja lecę po szmatę i będę to teraz mył. Słuchajcie, dzisiaj jest najszczęśliwszy dzień mojego życia, bo dzisiaj przyjechała do nas dostawa narzędzi, gadżetów i wszystkiego tego, co potrzeba do wybudowania kampera. I tym samym rozpoczynamy współpracę z firmą Stanley, z czego się bardzo cieszę, bo słuchajcie, Kasia była świadkiem tego, jak wybierałem, dostałem po prostu do wybrania katalog i mogłem sobie wybrać, co chciałem. I to po prostu było niesamowite, bo czułem się, jakbym robił listę życzeń dla Mikołaja. No i dzisiaj Mikołaj przyjechał i mi po prostu to sprezentował. I to jest też kolejny dowód na to, że niektóre komentarze są nieprawdziwe, bo ostatnio ktoś napisał w komentarzu, że Mikołaj nie istnieje i że nie przywozi prezentów, a tu przywiózł mi prezenty. Także jestem bardzo ciekaw, co my tutaj mamy. To jest niespodzianka, to nie wiem dokładnie, co to jest. Natomiast tutaj wiem, że są narzędzia. Już się nie mogę doczekać, jak to otworzę. To prawda, ja muszę to potwierdzić i przyznać, że z Łukaszem od tygodnia właściwie nie da się rozmawiać, bo w głowę zaprząta tylko jedna myśl, że zamówił sobie całą pakę narzędzi i czuję się naprawdę jak z dzieckiem. Mówią, że mężczyźni są jak dzieci i ja przyznaję. To prawda, mój facet jest jak dziecko i cieszy się jak dziecko. Zresztą no, widzicie, co tu się dzieje. Patrz. Patrzcie się, normalnie cały zestaw kluczy, wkrętaki, siła do metalu, nawet sobie zamówiłem taki organizer, żeby mieć na śrubeczki wszystko. Jezus Maria, patrz tutaj, Kaśka. Ja pierdzielę, bo co wam się dzieje? Co to? Nawet dłuto dostałem. No dłuto, jest szywacz.
Mamy po prostu wszystko, wszystko to, co będzie potrzebne do budowy kampera. Nawet więcej. Natomiast nie wiem, co tu jest. Coś ciężkiego. O Boże, to jest takie wielkie. Bo tu podobno, wiem jedną rzecz, co tutaj ma być. Fajną jakąś rzecz. Patrz na to. Stolik? Nie. Nie stolik. To jest dla ciebie, kochana, żebyś mogła siedzieć i podziwiać. Ale ja mam krzesło. To jest do garażu krzesło, nie na wczasy. No nie będę miała czasu na siedzenie. Ja będę miał. Nawet nowe krzesło, reżyserskie krzesło, też krzesło reżyserskie Stanleya. Także dziękujemy bardzo Stanleyowi za to, że dzięki wam będziemy mieć czym budować. Jestem bardzo szczęśliwy. To jest najlepsza współpraca, jaką mieliśmy do tej pory, bo wreszcie reklamujemy coś, co po prostu jest takiego, no, dla facetów. Kawusia, dziękuję. No i co tam masz? Dziękuję. Ja tu mam wszystko. Mam takie klucze. Tutaj przede mną, znaczy za mną albo obok mnie są narzędzia, elektronarzędzia. Cała linia FatMax to jest nowa linia urządzeń bezprzewodowych, co jest dla mnie nowością totalną, bo jeszcze ja nienawidzę kabli. To ci, co mnie znają, oglądają te vlogi, to wiedzą, że ja nie nienawidzę kabli. Dlatego u nas jest tak dużo kontaktów po wszystkich stronach wanny zmysłowego kontaktu, żeby nie było przedłużaczy, ani żeby nie było po prostu kabli. Bardzo się cieszę z tego, że w nowych sprzętach typu, nie wiem, słuchajcie, gwoździarka. No gwoździarki to w życiu nie używałem jeszcze, nie? Ale to już jest taki to konkretny sprzęt. To jest po prostu totalna radość, że tak powiem. Mamy tutaj gwoździarkę, wyżynarkę, szlifierka, wkrętarka, no może ktoś został, no i odkurzacz. Odkurzacz jest w ogóle najdziwniejszy. Na początku zastanawiałem się, po co mi w ogóle odkurzacz, nie? Ale potem zacząłem oglądać różne vlogi z innych budów i przypomniałem sobie też naszą budowę, że tam był odkurzacz, żeśmy po prostu zwykłym domowym odkurzaczem odkurzali, więc to się mi przyda i to mi się zaraz przyda przy czyszczeniu, bo nie skończymy jeszcze czyszczenia tego całego wana, więc czekam po prostu, żeby z tych dziur i otworów wyciągnąć po prostu syf. Także zabieram się do roboty. Dobra, teraz jak już mamy narzędzie, to mogę się zająć podłogą. Odkręciłem wszystkie śruby mocujące, odpiłowałem kilka z nich, ponieważ były przekręcone. I zaraz zawołam Kasię i... O, jest Kasia. I będziemy zajmować podłogę. Także rękawiczki i lecimy. Juhu, czysto. Mysz! no panie. Pamiętasz, jak żeśmy odkryli podłogę tamtą? Popatrz, to nie ma ani... Jest tutaj jest jedno, jest takie rdza, miejsce. A jest, no. Wszyscy mnie straszyli, że pod spodem będzie rdza i wszyscy też straszyli, że to będzie przyklejone jakimś, Bóg wie jakim klejem, a to okazało się, że jest po prostu na rzepie. Także luks. Tu coś mokrego. Ojoj. To jest w ogóle syfu. Ryż. Ryż? Panie Tomaszu, co to za ryż? Ale czemu tu jest mokro? Pachnie tutaj w ogóle... jakimś szprejem. Może coś tu się wylało. Jakoś podeszła woda, dziwne. Jakby się skropliło? Nie, zaraz to pozamiatam i wezmę odkurzacz, wyodkurzam.
Tu nie ma rdzy w tych miejscach, ale tutaj są takie odpryski. Więc je po prostu usuwam, tak jak tutaj. Tak jakby spuchnięta jest farba. Więc to usuwam, żeby później móc pomalować. No dobra, skończyłem już szlifowanie, wszystko wyodkurzyłem, pozamiatałem, wyczyściłem. Ogólnie uważam, że tu w samochodzie w ogóle nie było rdzy. Znalazłem dosłownie jedno albo dwa miejsca, gdzie było takie więcej niż 2 cm. To się nawet nie kwadratowe centymetry, tylko po prostu takie paski i to najczęściej było w miejscach łączeń blachy, tam gdzie jest taka, takie spoiwo, jakieś takie nie wiem, wypełnienie, coś w rodzaju silikonu, takiego lepszego. I w tamtych miejscach pojawiły się troszeczkę wykwity, ale wziąłem moją szlifiereczkę, nie szlifierkę, tylko szczotkę drucianą i szczotką drucianą to po prostu wszystko wyczyściłem do zera, do gołej blachy, więc nie ma śladów po prostu po rdzy. Dlatego też nie będę tego specjalnie jakoś używał żadnych środków chemicznych, bo można było tego Cortanin F użyć, ale po prostu nie mam, nie chcę się doby tracić na to, żeby to wyschło, więc lecę to od razu farbą, bo uważam, że tutaj rdzy nie ma, no przynajmniej w porównaniu z tym, co było w LTK-u. Idziemy na złom, ale nie jedziemy oddać żadnego z naszych fanów. Jedziemy zważyć nowego Fiata, żebyśmy wiedzieli, jaką mamy wagę przed zabudową, no i mogli kontrolować tą wagę w trakcie. Właśnie wracam z ważenia i nasz samochód pusty waży 2200 kg. Równiusieńko, więc możemy do niego zamontować tonę czysta. Tonę czysta po prostu sprzętów i różnych gadżetów, wody i nas, więc wydaje mi się, że wystarczy. Zrobiłem wszystkie rzeczy na dzisiaj, wymalowałem drugą warstwę, wymalowałem listewki, wszystko przygotowałem, więc teraz został mi ostatni punkt, który dopisałem niedawno. Pakowanie, ponieważ zmieni się po prostu nasz warsztat. Wyprowadzamy się z Zielonej Góry i wracamy do Suchej, bo taką podjęliśmy decyzję w związku z tym, że zaczęła się robić pogoda i zaczęło być dosyć ładnie. A zmiana warsztatu spowodowana jest przede wszystkim tym, że tęskni nam się po prostu za
ciszą. To ciszą, bo tutaj jest taka dzielnica przemysłowa, więc w warsztacie obok o 6 rano piłują, bramy produkują. Po lewej stronie jest jakaś taka głośna muzyka. Naprzeciwko ktoś też piszczy, spawa, więc to jest po prostu dzielnica przemysłowa. I świetnie, bo warsztat mamy naprawdę bardzo fajny i fajnie by się tu budowało, ale niestety za głośno jest. I do nagrywania i w ogóle do mieszkania, bo my mieszkamy w vanie, więc za tym samochodem jest nasz van. Więc no, nam jest po prostu no, tutaj za głośno. Poza tym zaczyna się pogoda robić i pomyśleliśmy, że na świeżym powietrzu będzie nam przyjemniej niż w takim garażu. Więc po prostu się zawijamy z Zielonej Góry. Jeszcze wrócimy do Zielonej Góry, bo mamy przyjaciół w Zielonej Górze fantastycznych. Krzyśka z Euromastera, mamy Padre i jeszcze dość dużo innych osób. Więc wrócimy do Zielonej Góry, tylko po prostu pobudujemy sobie trochę, a potem przyjedziemy tutaj. Nie wiem, czy w ogóle mnie słyszycie, bo cały czas oni jadą na tej pile, na tej szlifierce. Także dobra, pakujemy się i vamos do Polski. Pakujemy się i vamos do Słuchaj.